Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w mieście, gdzie toczą się dyskusje na temat przyszłości Europy. Tak się składa, że przed nami przerwa wakacyjna w obradach Parlamentu Europejskiego. Obrady Parlamentu Europejskiego składają się z 4 tygodni na różnych szczeblach. Kulminacją prac Parlamentu Europejskiego są sesje plenarne w Brukseli i w Strasburgu. 4 dni tutaj od poniedziałku do czwartku. Bardzo często posłowie teraz obradują, gdyż przewodniczący tej instytucji Dawid Sassoli zdecydował, że będziemy jeździli do Francji. To nie tylko obrady Parlamentu Europejskiego tworzą Parlament Europejski. Są też komisje, grupy polityczne i zewnętrzne działania parlamentarne. Zaprosiłem do studia pana posła do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, doktora Bogdana Żońce, koordynator komisji do spraw budżetowych w tej instytucji. Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże, witam. Panie pośle, jak pan postrzega strategię na rzecz obrony polskich interesów w aspekcie budżetowym? Bo przyjmowaliśmy nie tak dawno wieloletnie ramy finansowe. Pan koordynował te prace, jeżeli chodzi o rezolucje osobne EKR-owskie w tym aspekcie. Wiemy, jak to się toczy, że macie sztywną prerogatywę. Akceptujecie budżet i Komisję Europejską. Czy pana zdaniem dobre pieniądze dla Polski zostały wynegocjowane? Tak, zostały pieniądze tak wynegocjowane, żeby można było interweniować w Polsce poprzez te środki, pomagać budżetom gmin, miast, pomagać budżetowi państwa. Te środki są dedykowane także dla rolników i tu od razu powiem, że pan komisarz Janusz Wojciechowski wywalczył dodatkowe 4 miliardy euro dla polskiego rolnictwa, co nie było rzeczą łatwą. No ale generalnie powiedzmy to sobie tak, te 770 miliardów złotych, które mamy z budżetu oraz planu odbudowy, będą przekazane właśnie na różnego rodzaju interwencje związane z funkcjonowaniem polskiej gospodarki, także w sytuacji po-covidowej, bo pamiętajmy, że ten rok był bardzo trudny z uwagi na dramat związany z chorobą COVID-19 i wydaje mi się, że najbardziej oczekującymi i najbardziej, że zresztą też zadowolonymi z tych środków mogą być polscy przedsiębiorcy, dlatego że w rozlicznych dedykacjach finansowych będą środki finansowe również dla nich. To oni czekają na te pieniądze z Unii Europejskiej i z planu odbudowy. To samorządy czekają na te środki. To powiedzmy wszystkie inwestycje, które mają poprawić funkcjonowanie państwa polskiego w obszarze gospodarczym, poprzez tworzenie miejsc pracy, w obszarze rolniczym, poprzez tworzenie bardzo dobrych warunków dla produkcji zdrowej, podkreślam, zdrowej, dobrej polskiej żywności, w czym naprawdę jesteśmy dobrzy już, a będziemy jeszcze lepsi. Przed nami naprawdę duże działania inwestycyjne w różnych obszarach gospodarczych, społecznych, także w tym obszarze społecznym, bo są środki finansowe dla tych, którzy stracili pracę, którzy stracą pracę. Jest tak zwany mechanizm globalizacji, który powoduje, że z tego właśnie środka mogą korzystać firmy czy przedsiębiorstwa, które jakby tracą swoją pozycję na rynku w sposób niezawiniony przez siebie. No i mamy też trochę środków na transformację energetyczną. Bardzo ważny obszar, moim zdaniem kluczowy obszar w tej chwili dyskutowany w Unii Europejskiej. No niestety w kontekście... Ten fundusz to mówią, że zbyt mało te tak, miliardy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. To jest zaledwie 18 miliardów złotych dla Polski, ale dobre i to. Natomiast będziemy oczywiście starać się o następne środki w tej materii, bo polski system energetyczny wymaga transformacji. Powiem sobie to szczerze, ale też nie możemy dać się wpędzić w ślepą uliczkę i nagle zamknąć kopalnię, nagle wyłączyć gaz albo przestać go szukać, albo przestać sprowadzać do Polski. Tego błędu nie popełnimy, nawet gdyby nie wiadomo jakie rezolucje powstały i z nie wiadomo jakimi celami klimatycznymi, zresztą bardzo wygórowanymi, bo to będzie bardzo dużo wszystko kosztowało, jeśli Unia Europejska będzie chciała działać tak jak zieloni przewidują, jak przewidują te rezolucje, że mamy osiągnąć te szczytne cele klimatyczne w Europie do 2030 i 2050 roku. Unia Europejska może te 55%, prawda? I mając na uwadze właśnie osiąganie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do roku 2050. Tak, to są wyzwania, przed którymi stoi to jest wyzwanie, Unia Europejska. To jest wyzwanie, ale to wyzwanie będzie bardzo dużo kosztowało. I teraz jeszcze zobaczymy, na ile moce z odnawialnych źródeł energii będą w stanie, że tak powiem, zaspokajać potrzeby
przedsiębiorców, przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach, bo może się okazać, że wiatr przestanie wiać, że słońce przestanie świecić lub pojawią się jakieś inne kataklizmy i trzeba będzie wracać do starych, sprawdzonych źródeł energii, do kopalnych źródeł energii. Polska musi transformować swój system energetyczny, musi zdobyć swoje własne pieniądze na ten cel, ale nie może pozbawić się własnego bezpieczeństwa energetycznego i my to podkreślamy na każdym kroku. Myśli pan, że może być taka sytuacja, aby wracać do tych paliw kopalnych, bo jeżeli chodzi o te dokumenty, które zostały przyjmowane tutaj na początku na poziomie komisji, a potem w Parlamencie Europejskim, chociażby pierwszy z brzegu, ta strategia na rzecz bioróżnorodności i tam ten zapis, właśnie poprzez który frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów, polska delegacja głosowała przeciwko, to właśnie zaprzestanie subsydiów dotacji do paliw kopalnych. Było takie wezwanie Parlamentu Europejskiego, aby tak nie robiła już Komisja Europejska, państwa członkowskie i padła data 2025 rok. Jak widać, Unia Europejska zmierza w kierunku tych niekorzystnych zapisów na rzecz paliw kopalnych. Unia Europejska niestety, to będzie przykre, ale może się przekonać, że przez te swoje zapędy ideologiczne związane z klimatem, bo o klimat trzeba dbać, o wodę, powietrze jak najbardziej trzeba dbać, ale przez te zapędy ideologiczne, że chce być liderem na świecie w produkcji czystej energii, że będzie ta energia zeroemisyjna, nieszkodliwa, przez to może odpaść z gry z wielkimi graczami, którzy nie przejmują się tym, mówiąc wprost i brutalnie, bo w Chinach budowane są elektrownie atomowe, bo w Stanach Zjednoczonych budowane są elektrownie węglowe, tam energia będzie tańsza i też dobra. Więc jeśli Unia zapędzi się w kozi róg i przyjmie tylko zieloną energię jako źródło produkcji czegokolwiek i podzieli jeszcze przedsiębiorstwa na te, które używają energii brudnej, energii czystej, w myśl tej słynnej taksonomii, rozporządzeniu o tym, która energia jest dobra, która zła i dzięki to, której energii można będzie wspierać produkcję czegokolwiek, to wtedy będziemy mogli powiedzieć niestety, że przegramy konkurencję z rynkami, z krajami innymi, z innymi kontynentami, więc przyjdzie czas na otrzeźwienie, na rozsądek po 2-3 latach, jak przekonamy się, że tak zwane moce zainstalowane w odnawialne źródła energii są zupełnie czymś innym niż moce uzyskane, bo wiadomo, że chwalimy się tymi mocami zainstalowanymi, a ich skuteczność i powiedzmy pewność jest, no nie jest stuprocentowa, jak w przypadku węgla czy w przypadku gazu. Więc refleksja nadejdzie, ale póki co rzeczywiście te wyzwania są ogromne i Polska w znacznej mierze także z własnego budżetu będzie musiała o tę transformację energetyczną zadbać, bo rzeczywiście to przypominamy tutaj w Brukseli. Byliśmy do 1989 roku krajem prawie że sowieckim i ten system energetyczny oparty był na starych technologiach. Dziś są dostępne nowe technologie, ale są one bardzo drogie, bardzo kosztowne i my oczekujemy, że Unia Europejska zauważy tę kwestię, że będziemy zmieniać polski system energetyczny, ale stosownie, powoli, tak, żeby nie ucierpieli pracownicy i nie ucierpiała polska gospodarka. Bo na drugi dzień, kiedy zamkniemy własne systemy energetyczne, w razie kataklizmu, w razie W, będziemy musieli kupować bardzo drogą energię, na przykład z Niemiec czy z Danii. Tak się składa, że szanowni państwo, przed nami przerwa wakacyjna w obradach Parlamentu Europejskiego. Miesiąc wrzesień to reaktywacja pracy europosłów. Mam przed sobą taki kalendarz prac. Jak widać, to standardowy kalendarz europosłów, którzy patrząc na niego mogą od razu przejść do działania. Kolor niebieski to grupy polityczne. A propos grup politycznych, szanowni państwo, panie pośle, frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów się poszerza, bo pamiętam, jak w miesiącu czerwcu przyjęto 2 nowych europosłów. Również zawarto pewne porozumienie na linii hiszpańskiej Vox, prawda, premiera Orbana, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ta prawica chce wspólnie działać w pewnych aspektach na rzecz Unii Europejskiej, widzianej jej oczami. Czy tak pan sobie wyobraża rolę prawicy europejskiej w budowaniu Unii Europejskiej? Tak, to ratunkiem dla Unii Europejskiej tak naprawdę jest porozumienie partii prawicowych, stojących twardo na gruncie wartości chrześcijańskich, cywilizacji Morza Śródziemnego i myślenia o Europie jako o kontynencie, gdzie można będzie spokojnie żyć w naturalnych rodzinach, gdzie można będzie naturalnie wychowywać dzieci, następne pokolenia Europejczyków. I do tego potrzebne są działania polityczne, bo daliśmy się zakrzyczeć w tej chwili lewicowo-liberalnym siłom w Parlamencie Europejskim i te lewicowe siły
liberalne siły ciągnął, powiedzmy, Europę w bardzo nieznane byty i bardzo niebezpieczne obszary funkcjonowania, gdzie przestaje mieć znaczenie to, kto jest ojcem, kto jest matką, na czym polega wartość tradycyjnej, naturalnej rodziny i na czym, czym jest system wartości. To wszystko ulega zacieraniu, no bo są grupy biznesowe, powiedzmy, żerujące na nieszczęściach ludzkich, sprzedające narkotyki, środki antykoncepcyjne, deprawujące młodzież po to, żeby ta młodzież uzyskała informację, że w zasadzie w życiu wszystko można, rób ta, co chce ta, a i tak jakoś tam będzie. Z tego rodzą się ogromne nieszczęścia, kataklizmy i później jest bardzo dużo żalu wśród tych młodych, którzy wydoroślają do tych właśnie swoich wychowawców. Zatem silne partie prawicowe, zjednoczone partie prawicowe w Europie powinny stworzyć jedną partię wyborczą do Parlamentu Europejskiego w przyszłości, która w porozumieniu wystartuje i przejmie ster rządów nad Unią Europejską. I do tego są potrzebne te porozumienia i cieszę się, że prezes Jarosław Kaczyński, nowo wybrany prezes Prawa i Sprawiedliwości wraz ze swoimi sojusznikami z Węgier, z Hiszpanii, ale także z innych krajów europejskich, z Włoch, bardzo ważny kraj, który zmierza w tej chwili w stronę prawej strony sceny politycznej, zauważając różnego rodzaju kłopoty u siebie. Także hiszpańscy politycy, którzy mają ogromny problem w tej chwili z rządami lewicowymi, 40% młodych ludzi w Hiszpanii nie ma pracy pod rządami pana Sancheza. Więc to wszystko powoduje, że musimy się zjednoczyć w obszarze tak zwanej prawicy europejskiej, uzyskać większość parlamentarną w przyszłości w Parlamencie Europejskim i poprowadzimy Europę naprawdę w dobrym kierunku. To nie jest takie proste, bo to już na przestrzeni lat padały tutaj takie hasła, że kropla drąży skałę i tą kroplą były poglądy prawicowe w Parlamencie Europejskim. Drążą i w pewnych sprawach nie mogą wydrążyć, bo jeżeli chodzi o na przykład porozumienia na linii pewnych posłów z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i Europejskiej Partii Ludowej, co udało się osiągnąć na przykład podczas głosowania nad raportem Matića, tym proaborcyjnym raportem, który został przegłosowany tutaj i na wniosek Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, aby dodać do porządku obrad głosowanie i uznać ten raport za niedopuszczalny. Owszem, wniosek został zaakceptowany, ale nie przyjęty. I też nie przyjęto Europejskich Konserwatystów i Reformatorów tekstu, ale próbowano przepchnąć Europejskiej Partii Ludowej rezolucję. Wielu posłów z frakcji właśnie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów publicznie mówiło, że nie jest to tekst idealny, ale należy zrobić wszystko, aby raport Matića odrzucić. No, nie udało się. Czy w pana ocenie właśnie teraz, jeżeli chodzi o pewne porozumienia, nie mówimy już teraz porozumienia prawicy Parlamentu Europejskiego, ale porozumienia z tymi europosłami, którzy może wahają się, jak zagłosować w takich właśnie bardzo kontrowersyjnych raportach. I tutaj ten tak zwany parlamentarny, chwiejny elektorat jest kluczowy do akceptacji dokumentów, które byłyby zgodne z poglądami waszymi właśnie. Na tym polega pana zdaniem zmiana w Parlamentu Europejskiego na lepsze? Kompromisy? Śmiem twierdzić, że ludzi dobrej woli w Parlamencie Europejskim jest więcej. Natomiast brakuje czasem czasu i płaszczyzny do porozumienia. No trudno, ale jeśli na przykład politycy głosują za raportem Matića, czyli mówią wprost, że prawo do aborcji jest prawem człowieka, no to jest totalna rewolucja, to jest postawienie sprawy na głowę i trudno z takimi osobami polemizować, bo oni są doktrynalnie po prostu skrzywieni. Natomiast oczywiście rozmawiać trzeba z tą częścią IPP, tej partii chadeckiej, która widzi potrzebę przeciwstawienia się lewicowości europejskiej, która pogrąży po prostu Europę w nicości, w bałaganie, w chaosie. I taka sytuacja właśnie w tej chwili ma miejsce. Są to dobre rozmowy, jest pewien konsensus. Są ludzie w różnych grupach politycznych, którzy widzą niebezpieczeństwo płynące z dyktatu zielonych, lewicowych polityków i tych nieuczciwych chadeków, którzy mówią, że są chadekami, a głosują przeciwko życiu. To jest kompromitacja tak naprawdę takich osób i my musimy właśnie zdyskontować te ich błędy w dialogu. Najlepiej w dialogu, w porozumieniu i uważam, że znajdziemy taką większość, być może nawet jeszcze w tej kadencji, która pozwoli nam zanegować raport Matića, bo jest to raport po prostu barbarzyński. Co teraz jest najważniejsze, panie pośle? Jakich europosłów potrzeba? Czy takich z językami, którzy prowadzą wewnętrzne właśnie dyskusje z posłami do Parlamentu Europejskiego z różnych frakcji, aby ich kuluarowo przekonać do głosowania? Czy też, poczynając na przykład od osób, przypomnijmy głosowanie na komisji do spraw zatrudnienia, jak dwa razy nie wybrano, był premier RP,
panią Beatę Szydło. Dwa razy ubiegała się o stanowisko chair, prawda, przewodniczącej Komisji do Spraw Zatrudnienia, bardzo ważnej komisji. Już nie powiem, jak dalej sprawy się potoczyły, że europosłanka z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów opuściła grupę, przeanalizowano w Parlamencie Europejskim sytuację i znowu ją wybrano. Czyli de facto EKR-owi przepadło stanowisko. Można zadawać pytanie, czy Polska mogła powalczyć w wewnętrznych negocjacjach, rozmawiać, czy po prostu nie, bo tamci posłowie głosowali zgodnie z własnym sumieniem i możemy tak stawiać sprawę, prawda? W przypadku pani premier Beaty Szydło po prostu politycy europejscy nie dotrzymali słowa i to jest taka brutalna prawda. To stanowisko się należało pani premier Beacie Szydło z klucza. Natomiast generalnie moim zdaniem droga do zmian w Europie i w Parlamencie Europejskim biegnie przez połączenie sił. Otóż wielkie rzeczy robi projekt Europa Christi, który jest prowadzony przez katolików w całej Europie. Ogromną rolę odgrywa, coraz większą rolę odgrywają konferencje Instytutu Schumana. Profesor Krysiak jest tutaj liderem po stronie polskiej. No i jest też konferencja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Konferencja, która odbywa się co miesiąc w innym mieście europejskim, w innej stolicy europejskiej. Ostatnio była w Hiszpanii. Obserwowało tą konferencję na YouTubie około 600 tysięcy osób. Więc jest nadzieja, że ten zdrowy organizm europejski funkcjonuje, tylko potrzebuje, bo jak wiemy, wszyscy ciężko pracują, są zabiegani, dobrego organizatora tego życia. I nie ma innej drogi do zorganizowania lepszej Unii Europejskiej niż poprzez właśnie Parlament Europejski, poprzez mądrą politykę europejską, służbę w partiach politycznych, które będą po prostu pokazywały rzeczywiste, a nie wyimaginowane wartości. I ta kwestia połączenia wszystkich sił ludzi dobrej woli spowoduje, że osiągniemy moim zdaniem w niedługim okresie sukces. Szanse są, są bardzo poważni ludzie zaangażowani w proces jednoczenia i zmiany Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że z pomocą Bożą to się nam uda. Tutaj arytmetyka, przeliczenie głosów ma zasadnicze znaczenie, mając na uwadze przesunięcia, ale również przyjmowanie bądź odrzucanie danego raportu, bo jeżeli chodzi o wewnętrzne negocjacje na poziomie grup politycznych, poczynając od frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, to tutaj także panowie ustalacie, jeżeli chodzi o koordynatorów, strategię głosowania, prawda, w jaki sposób i chcecie przekonać na posiedzeniu koordynatorów zapewne do swojego poglądu kolegów koordynatorów z sąsiednich frakcji politycznych. Co teraz jest najważniejsze po tej przerwie wakacyjnej, bo też będą ważne projekty. Dialog jest najlepszą formą. Pokazywanie dobrych rozwiązań, dobrych przykładów jest naprawdę dobrą formą współpracy. Polska ma się czym pochwalić, bo cała Unia Europejska w tej chwili już przyjęła na przykład politykę dotyczącą emigrantów, właśnie patrząc na Polskę, która pomaga emigrantom w krajach ich zamieszkania. Więc mamy takie możliwości, taki dialog trwa. Dyskutujemy w komisjach, dyskutujemy w grupach politycznego o przyszłości Parlamentu Europejskiego i wierzę w to mocno, że po wakacjach znowu wypoczęci przystąpimy do takich działań, które przysporzą dobra całej Unii Europejskiej i poszczególnym grupom społecznym w Unii Europejskiej. No, my dzisiaj pokazujemy na przykład, że kraje Europy Zachodniej mają ogromne problemy chociażby z ubóstwem. My pokazujemy, że w Polsce problem ubóstwa rozwiązujemy, że pomagamy rodzinom wielodzietnym, pomagamy matkom samotnym wychowującym dzieci, pomagamy starszym emerytom, 13, 14 emerytury. Unia to zauważa. Niektóre kraje nawet próbują popatrzeć na te projekty tak samo i wprowadzić znowu te projekty u siebie. Więc dbałość o wszystkie poziomy życia społecznego to jest pierwsze zadanie, które stoi przed nami i budowanie solidarności europejskiej z wszystkimi ludźmi. Czasem są to ludzie wykluczeni społecznie, którzy są pozbawieni na przykład dostępu do ciepłej wody, do ciepłych mieszkań. Czytałem taki raport nie tak dawno, 25 milionów młodych ludzi w Unii Europejskiej to ludzie bezrobotni. Co czwarty emeryt w Unii Europejskiej ma problemy z przeżyciem, z wiązaniem końca z końcem. A jak słyszymy od lewicowych ideologów, to albo liberalnych ideologów, to oni pomijają te kwestie. Nie chcą w ogóle o tym mówić, tylko mówią o klimacie, bo jest to z biznesowego punktu widzenia dobre na przykład dla Niemców, Duńczyków czy Hiszpanów, bo tam produkowane są urządzenia do fotowoltaiki czy farm wiatrowych. Więc staramy się akcentować kwestie społeczne, solidarności europejskiej, pokazywać dobre rozwiązania, trwałe rozwiązania, które gwarantują sukces życiowy młodym ludziom chociażby. I ja sądzę, że to jest droga
poprzez wspólną deklarację ideową partii prawicowych, liderów prawicowych do zmian w parlamencie. Na to nie zabraknie nam sił. Pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, rola polskiego rolnictwa jest bardzo istotna. Musimy więc wszystkie obszary zagospodarować, bo bardzo dużo zrobiliśmy już w obszarze infrastruktury. Ale na przykład problemem staje się w Europie woda. Woda, dostęp do wody pitnej, bo mamy albo ogromne burze, albo ogromne wylewy, więc tu musimy znowu... No dlatego Komisja Europejska proponowała ten Zielony Ład, jeżeli chodzi o ingerencję w to środowisko widziane oczami Unii Europejskiej. Potencjalne zagrożenia, co jeżeli nie podjęlibyśmy działań, jeżeli chodzi o redukcję emisji gazów cieplarnianych, to właśnie jedno z tych to brak wody pitnej, pożary, to jest to, o czym pan mówił. Tak. I też pojawiło się wcześniej na stronie Komisji Europejskiej, dokładnie Mówimy o tym, ale też pokazujemy realność tych celów i zwracamy uwagę na to, że oczywiście musimy dywersyfikować źródła energetyczne chociażby, czyli budować Baltic Pipe, to jest bardzo ważne zadanie, ściągać gaz skroplony do naszych terminali, do gazoportów. Polska musi być energetycznie niezależna, wtedy będzie ważna, wtedy będzie odpowiedzialna, a jak na razie rząd polski robi wszystko, żeby tak się właśnie stało i musimy mu w tym pomóc poprzez na przykład dobrą promocję Polskiego Ładu, rozwiązania, które naprawdę dotyczy 90% i jest dobre dla 90% mieszkańców Polski. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Szanowni Państwo, gościem w studiu Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, poseł Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za wspólną dyskusję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.